Orzeł Biały. To utwór, który został napisany w czasie plebiscytu na Śląsku. W piewniku pieśni Ujdzie cało Leon Bochowski informuje, że jest to pieśń powstała w końcu XIX wieku. Niewielkiej przeróbki tekstu dokonał ksiądz Gajda w czasie powstań śląskich. Utwór był bardzo popularny w czasie plebiscytu z 1921 roku. Budził wtedy ducha patriotycznego na Śląsku. Również opracowaniu Tadeusza Zateja ostatni mazur, bardzo popularny do dziś mazur, jest w repertuarze wielu zespołów Estrady Wojskowej i zespołów ludowych. Autorem tekstu ostatniego mazura jest Ludwik Ksawer-Łumiński, twórca wierszowanych utworów patriotycznych, uczestnik powstania styczniowego. Twórcą melodii jest Fabian Tymolski, kompozytor około 200 tańców, mazurków, polonezów, Polek, marszów, krakowiaków i komedii. Znany dzisiaj tylko z tej jednej pieśni. I Stanisława Niewiadomskiego, opracowanie Tadeusza Zateja Maki. Piosenka powstała prawdopodobnie w 1918 roku i została natychmiast podchwycona przez cywilów oraz wojsko. Tekst napisał Kornel Makuszyński. Zwyciężył orzeł biały.
Słychać cały głos, i dalej.